Siemaneczko, z tej strony Mandy, a w dzisiejszym odcinku, względu na to, że zbliżają się naprawdę fajne zmiany w jailbreaku i różne takie, to wam zaraz powiem, co zostanie dodane, co zostanie zmienione i wszystko zostanie zrobione i będzie fajny znowu sekrecik do zrobienia. I będą to felgi, nowe felgi, ale zanim to wszystko wam powiem, bo będzie naprawdę dużo, więc oglądajcie odcineczek do końca. Będę stopniowo pokazywał zaraz lepsze itemy, trochę tłumaczył o tym wszystkim, więc oglądajcie odcinek do końca, możecie się pochwalić w komentarzu, napisać komentarz, na przykład oglądałem, jeżeli oglądaliście do samego końca, zobaczymy kto ogląda do samego końca i możecie wtedy pochwalić, zobaczymy kto ogląda właśnie i takie tam. No i pamiętajcie także o subskrypcji i lajkaczu, bo to rozwija mój kanał, a ja chcę wbić jeszcze w tym roku 200 tysięcy subskrypcji. Ciekawe czy się uda, mam nadzieję, że uda się wbić w tym roku 200 tysięcy subskrypcji, mam nadzieję, że wy mi w tym pomożecie. Do grudnia 200 tysięcy subskrypcji, da radę, zobaczymy, robimy to na pewno, ja wiem, że damy radę, będziemy to robić i może się uda. Dobra drodzy widzowie, a teraz co? A teraz przechodzimy do tego całego update'u, który się pojawi i będzie jeden sekret, bardzo trudny sekret według Asimo i Batsta, który trzeba będzie zrobić. Już wam pokazuję odnośnie co i jak, ale według nich jest to bardzo trudny sekret. Ja wam coś przytoczę, idealnie to będzie przytoczyć chyba pokazaniem jednego z bardzo trudnych sekretów i zagadek, który był 2-3 lata temu. Kto pamięta, to pamięta, ale 2-3 lata temu był taki sekrecik, że trzeba było zdobyć koronę na jailbreaku. I tą koronę zdobywało się tak, że trzeba było stanąć tu. Tu była ta ściana i waliło się w tą ścianę i dopiero zaczynała się seria sekretów, które trzeba było, zagadek, które trzeba było rozwiązać. W kolejnym update'cie dostaniemy znowu jakąś zagadkę, nie wiadomo czy to walniecie w ścianę, będziemy na pewno to rozpatrywać na live, bo to nie będzie łatwe, więc raczej to nie będzie tak szybko odpowiedź jak na e-hunt. Jak możecie zauważyć, za rozwiązanie tego sekretu będą takie oto felgi. Takie oto felgi będzie za rozwiązanie sekretu, będą to spigi, ponieważ Roblox łączy się z spigi, tak jest, Roblox łączy się z spigi, takie oto felgi będą do zdobycia. Czy mi się podobają? No są to felgi z tej pigi tajemniczej, no jest to takie, no fajne, fajne, naprawdę, powiem wam, że takie felgi, na pewno bym jeździł, bo są ciekawe, bo to jest połączenie, to jest collab może Piggy z jailbreakiem, że połączyli swoje siły i zrobili, więc w sumie bym się nie zdziwił, jak niedługo Piggy by zrobiło mapę, na przykład Bank Jailbreak, albo na przykład Miasteczko Jailbreak, albo Miasto Jailbreak, o i na przykład na mieście Jailbreak, to też by było naprawdę ciekawe. Jakby oni się w taki sposób fajnie połączyli, no, moim zdaniem, no, miałoby to miało jakiś sens. No i takie felgi będą do zdobycia z jakimś sekretem. Sekret niby trudny, ale zobaczymy. Ogólnie to teraz tak, już jak wiecie, nagrywałem odcinek, że Jailbreak 2 niby, że Jailbreak zmienia cały swój wygląd względem menu, względem całego GUI, względem początkowych rzeczy. I w ogóle no jailbreak się mega zmienia i teraz chciałem wam pokazać, jak zmieni się jailbreak względem wybierania teamu, bo jak teraz sobie przejdziemy, to przejdziemy sobie tak i możecie zobaczyć, że team wybiera się aktualnie tak, jest biggest update ever, ocean T, tu i możecie wybrać policjantów lub prisonerów, no macie do wyboru do koloru, co nie? Tylko dwie rzeczy. Ale zostanie to zmienione na taki wygląd. Będziecie mieli ładne tutaj obramowanie. W ogóle wszystko już dodają w obramowaniach, bo także informacje o nowych napadach, wszystko będzie w obramowaniu. Tak i jest. Kiedy był ostatni update? Będzie data. 4.4.20. Co zostało dodane? Znowu co zostało dodane? Co zostało dodane tak jak jest, tylko w takiej ładniejszej formie. Bo teraz jak zauważycie, forma tego jest, ale te ikonki takie, no jest, że biggest update ever, oceany, new ship and crusher, dobra, new goal rewards, okej. A tak wygląda moim zdaniem dużo lepiej, bo jest, kiedy ostatni update, od razu wiemy, co zostało dodane i mamy ten, policję lub kryminalów i od razu guzik play. Czyli nie macie od razu, jak naciśniecie, możecie sobie wybrać i jeszcze manewrować, co tak naprawdę chcecie. Więc policja fajnie wygląda, to bardziej tu jak SWAT, ale okej, jest kozacko. No i tutaj z miniaturki, dokładnie z tego co wiemy, jak tutaj zabierały krysztale, chyba to jak został dodany jubiler.
Mamy kryminalów, naciskamy play, zaczynamy gireczkę. No, dodają zaraz ciekawsze rzeczy. No i zostało chyba jeszcze jedna, ostatnia rzecz, która mi się najbardziej w sumie podoba z tego tej wszystkiej zmiany, ale może nie wszystkim się podobać. Dobra, musimy wziąć sobie samochód. Weźmiemy sobie samochód w miarę szybki, względem tego, że no musimy gdzieś podjechać. Dobra. O nie! I to tego to nie lubię. Za szybko zrespiłem auto. O nie, co się dzieje z moim autem? O jest, dobra. Udało się. Dobra, jesteśmy. Przepraszam za problemy techniczne, ale no, jest nadzieję, że tak będzie. Dobra, lecimy dalej. Co będzie jeszcze dodane? Jaka zmiana będzie jeszcze? Bo to też jest bardzo fajne dla was. Dobra. O nie. Musimy lecieć do gara. Ojejku, ty byś mnie prawie wypchał. Nierolno się tak robi. Poczekajcie. Za to, żebyś mnie wypchał, to chodź tu. A, chodźcie tu. Dobra. Mam go. O nie, to jest nie fair. Tak nie wolno robić. Tak nie wolno robić, że się... Nie. To było mega nie fair. Dobra. Ale bierzemy sobie teraz autko i lecimy do garażu. Tylko garaż się bierze chyba teraz w drugą stronę. Nie. No, teraz garaż się wjeżdża drugą stroną, dobra. Wjeżdżamy sobie do garażu tutaj. Tutaj, dobra. I jak widzicie, macie teraz do wyboru do koloru. Ale możecie także sobie zespawnować i takie różne rzeczy. No i to zostanie właśnie zmienione. Wchodzimy sobie tutaj. I patrzcie. Mamy tutaj stary styl, który aktualnie jest, tak? Stary styl, czyli Chiron, Cybertruck, Roadster, Raptor, takie pomarańczowe tła, samochody, Exit Garage, tutaj to wszystko, ten mobilny garaż, on akurat tutaj jest koło jubilera. No ale to taki garażek właśnie aktualnie mamy w Jailbreaku. No i to nie powala na nogi w żadnym stopniu. Czy wam się to podoba? Możecie oceniać, no nie jest to za bardzo fajne. Takie po prostu, że o jest. I kolejne. Co my tu mamy? Mamy tutaj... ulepszone do całego Cybertrucka. Ale nadal nie wiem, o co tu chodzi. Bo ja rozumiem, jest tu jakiś customize, żeby coś tu robić, tak? Mamy tutaj, nie wiem co, prawdopodobnie światła, coś do Cybertrucka. Ale patrzcie na to. To kosztuje 1 200 000? Co to jest? Nie było nic za 1 200 000 nigdy w Jailbreaku. Nie ma nic w katalogu za 1 200 000. To jest customize. To jest coś do customizacji. Ale coś za 1 200 000 i VIP. No rozumiem, VIP to jest dla VIPów tylko, tak? Ale tu 1 200 000. On ma 1 500 000 hasy, Asimo. Ale jest na Bugatti Chiron. Ja zaraz sprawdzę szybko katalog z wami. I no, na pewno taki wygląd jest dużo lepszy. Bo jest fajniejszy, przejrzysty, taki ogólnie, no fajniej wygląda, jak tu napisał Craigcraft, to jest bardziej sci-fi, taki wiecie, ten, nowoczesny. No mi się mega podoba nowy ten, możecie napisać, czy wam się podoba nowy wygląd do customizacji. My mamy aktualnie taki i sobie. Ja się zastanawiam, co Asimo miał. Przechodzimy na Chirona i sprawdzamy, Brixy, nie ma. Nie ma nic za 1 200 000. Well color. No nic za 1 200 000 nie ma. Opony. No nie, to było coś, co było widać wszystko. Rimy. No nie ma rimów. W ogóle nie ma wszystkiego, ale no. VIP, lu. No nie ma nadal. Nic za 1 200 000. Co ten Asimo tam chciał zrobić? Kurczę, jak ja mam kupować tylko item do wyglądu za 1 200 000, to ja podziękuję, naprawdę. O nie, serio, ja nie wiem. Poczekajcie, popatrzymy sobie i sprawdzimy, co ten Asimo myślił za 1 200 000. Ej, nie wiem. Nie ma nim nic za 1 200 000, a Asimo coś tam dodał za 1 200 000. Nawet silnik nie kosztuje 1 200 000, to jest jedna z ważniejszych rzeczy. Body color. Teksturka. Teksturki mam prawie wszystkie. Nie no, tutaj no, prawie no. No i co to ma być? License plate, no nie. Ej, serio, nie wiem, co ten Asimo chciałby tu dodawać. Drodzy widzowie, możecie pisać, co to może być za 1 200 000 w customizacji, czyli w wyglądzie. No to jest sam wygląd tylko, więc za 1 200 000.
ja auto mogę mieć wszystkie za 1 200 000. Jeżeli serio to będzie coś za 1 200 000, to no postaramy się to kupić. Zobaczymy co to jest. Wam drodzy widzowie bardzo dziękuję za oglądanie tego odcinka. Mam nadzieję, że oglądaliście, dotarliście do tego momentu. Więc pamiętajcie, oglądam do końca. Bardzo ważne, żebyście to napisali, także ten. To i co? Ja wam naprawdę dziękuję za oglądanie. Na razie, trzymajcie się i piszcie w komentarzach, jak wam się to na wszystko nowe podoba. Na razie, do kolejnego odcinka.